W popołudniowym programie Radia Katowice wracamy do tematu jakości powietrza, czyli niskiej emisji, czyli po prostu smogu. Co udało się w tej materii zrobić naszym wspólnym, zbiorowym wysiłkiem, a ile pracy jeszcze przed nami i co powinno się zmienić, aby powietrze, którym oddychamy, było po prostu bardziej czyste. Naszymi gośćmi są dzisiaj radni Patryk z Koalicja Obywatelska, aktywista antysmogowy, tak mogę o panu powiedzieć, prawda? Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz pan radny Zbigniew Przedpełski, Prawo i Sprawiedliwość, radny sejmiku województwa śląskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, zacznę oczywiście od ekspoze premiera. Pan Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś powołanie pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii. Zapowiedział też intensywne rozwijanie program Czyste powietrze. Czy ten program, Czyste Powietrze, Panów zdaniem, jest w ogóle czymś przełomowym w naszym zmaganiu ze smogiem, czy nie? Bardzo dobrze, że kilka lat temu już pani premier Beata Szygudło ogłosiła ten program. Szumnie rozpoczęty program rządowy, 14 priorytetów. To, to bardzo cieszy i w zasadzie bardzo dobrze, że poprzedni rząd uruchomił program Czyste powietrze, bo w końcu pojawiły się gdzieś na horyzoncie pieniądze na to, żeby wygrać walkę ze smogiem. Panie radny, pan Radny Zbigniew Przedpełski. Cieszę się, no cóż, mogę się tylko zgodzić z moim szanownym przedmówcą. Program, panie redaktorze, jest przełomowy o tyle, że wreszcie m, zaczęliśmy asygnować pieniądze, bo poprzednie lata, w cudzysłowie, walki ze smogiem polegały na tym, że podejmowało się różne pobożne życzenia, natomiast tak naprawdę znikąd nie było na to pieniędzy. A skala problemu jest, no, krótko mówiąc, potworna. Jeżeli powiemy, że według wyliczeń oficjalnych dokumentów no, na poprawę jakości powietrza w samym naszym województwie potrzeba 8 miliardów złotych, to jest to kwota niebagatelna i tylko naprawdę dzięki tego typu programom możemy osiągnąć postęp. Ale Problem polega y w tym, proszę, proszę. że żeby osiągnąć ten postęp, no potrzeba nie tylko... Bardzo dużych pieniędzy w skali kraju, no mówimy o potężnej kwocie ponad 100 miliardów, ale przede wszystkim potrzeba również czasu, bo przecież tych wszystkich e, e, instalacji emitujących zanieczyszczenia nie wymieni się w ciągu nawet kilku lat. No i właśnie tak, tu a proszę, propos pan e, skali i czasu e, mam e, parę zastrzeżeń, bo bez wątpienia program. Czyste powietrze, rządowy program, czyste powietrze to są dobre pomysły na walkę ze smogiem, natomiast e, zawodzi wykonanie i e, jednego, i drugiego, bo jeśli oceniać e, rządowy program 14 priorytetów wdrożonych, powiedzmy 3 przy dobrych wiatrach, 4 w ciągu ostatnich e, 3 lat, to trochę słabo. Natomiast jeśli spojrzymy na poziom zaawansowania rządowego programu Czyste powietrze, no to musimy sobie jasno powiedzieć też jest bardzo słabo, bo z tego, co mi wiadomo, no to nie ma tych 130 miliardów złotych w polskim budżecie na realizację tego programu, tutaj pan pełnomocnik Piotr Woźny pukał do Unii Europejskiej po finansowanie tego programu i Unia Europejska powiedziała jasno zgodzimy się dosypać do tego worka, bo czyste powietrze jest priorytetem również dla nas, ale pod pewnymi warunkami, a tym warunkiem jest między innymi to, że odnawialne źródła energii będą priorytetem, że Unia Europejska nie zgadza się wymiany kotłów węglowych na kotły węglowe. Wystarczy popatrzeć po wskaźnikach monitorowania i poziom zaawansowania tego programu jest naprawdę słaby, bo ponad roku od rozpoczęcia tego programu mamy raptem 50 tysięcy umów, podpisanych, gdzie zgodnie z tym harmonogramem, o którym pan radny przed chwilą wspomniał w horyzoncie czasowym 10 lat myśmy powinni rocznie wymieniać 400-450 tysięcy kotów w Polsce. Również w województwie śląskim, które oczywiście w tym temacie ma bardzo dużo potrzeb, bo e, mamy bardzo wiele kotłów do wymiany. Pan e, radny tutaj rzeczywiście słusznie wspomniał e, kwotę 7-8 miliardów złotych, bo szacuje się i to zresztą z analizy uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego wynika, że około 700-750 tysięcy kopciuchów w województwie śląskim dalej działa. E, potrzebna jest właśnie taka kwota, o której pan, e, pan e, radny wspominał. Natomiast no, my w tym momencie mamy podpisanych 5 tysięcy umów na e, o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze. To naprawdę jest niewiele. Mm -hmm. Dobrze, Panie radny, czy mam. No, panie redaktorze, na no, to jest taka ocena, no mamy podpisane 5000 tysięcy umów to jest. Yy... Naprawdę niewiele. Przepraszam bardzo, po roku funkcjonowania no to znaczy, że, że podpisujemy ponad 15 umów dziennie, a licząc dni robocze to ponad 20. No weźmy też pod uwagę, że, że, żeby dostać dofinansowanie z programu, ktoś musi złożyć wniosek to było przeszkolenie ludzi, to było no, uruchomienie, wdrożenie takiego programu to nie jest powiedzmy strzelenie palcami, więc. Jak najbardziej, no jest to liczba niewystarczająca. Tu się można zgodzić, ale nie można powiedzieć, że jest ten program bardzo wolno wdrażany. A jeżeli chodzi o zastrzeżenia Unii Europejskiej, cóż, ja myślę, panie redaktorze, że dzisiejsze właśnie wspomnienie o odnawialnych źródłach energii jest ukłonem pana premiera w stronę Unii Europejskiej, z którą na pewno będziemy negocjować, bo węgla od jutra też nie zarzucimy w Polsce. Natomiast, no ja tylko przypomnę, że w programie ochrony powietrza, który na dzień dzisiejszy obowiązuje w pięciu, dla pięciu stref w województwie śląskim, nie ma nawet wspomnienia o odnawialnych źródłach powietrza. Ja na etapie, jak był on uchwalany przez poprzednią ekipę, zadawałem w tej sprawie stosowne pytania i nie otrzymałem żadnej stosownej odpowiedzi. Proszę państwa, ale program czyste powietrze on jest no powiedzmy programem żywym, tak? To znaczy jeśli okazało się, że nie do końca sprawdza się ta sytuacja, w której wszystkie wnioski trafiają wprost do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no to podjęte zostały działania, żeby uaktywnić ten program na niższych szczeblach, czyli powiedzmy na, szczebla, na szczeblu powiatu czy gminy. Także tutaj widać, że jeśli są jakieś problemy, wnioski, sugestie, to ten program się zmienia. Czy idąc tym tropem można powiedzieć, że faktycznie... Będziemy mieli, czy jest możliwe, bardziej intensywne rozwijanie samego tego programu? Bo nie chciałbym, abyśmy się skoncentrowali tylko i wyłącznie na programie Czyste Powietrze, bo tu jeszcze kilka innych kwestii też jest do omówienia, ale jakby kończąc wątek programu Czyste Powietrze, czy można ten program realizować jeszcze bardziej intensywnie, panu zdaniem? E, powiem jako aktywista. Zawsze można więcej, lepiej i szybciej. Po prostu, jeśli jest dobra wola po obu stronach, to ten proces uda się przyspieszyć. I mam głęboką nadzieję, że jeszcze za mojego życia będę oddychał czystym powietrzem na Śląsku. A pan, panie radny? Dziękuję bardzo. No, jestem optymistą. Widząc młody wiek mojego rozmówcy, jestem przekonany, że postęp nastąpi za jego życia. Natomiast. Ja rzeczywiście no, dziękuję panie redaktorze, myślę, że trzeba docenić postawę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który jednak dynamicznie reaguje i ta możliwość przeniesienia zbierania napływu wniosków właśnie na urzędy gminne zawierania porozumień z gminami no jest to najwyraźniej sygnał, że problem jest traktowany bardzo poważnie i staramy się zrobić wszystko, żeby te postępy były widoczne. Natomiast, na no, panowie. Nie da się wieloletnich zanie, zaniedbań, bo to są naprawdę zaniedbania, nie, nie ostatnich lat pięciu, ani nie dziesięciu, nadrobić w ciągu nawet dziesięciu lat. No, z tym niestety, z taką myślą musimy się pożegnać, chociaż rozumiem, gdybym był też aktywistą, na pewno nawoływałbym, że powinniśmy to zrobić w pięć lat. No, to, no, inna kwestia, na ile takie spełnienie takich rzeczy nie jest realne. Jest realne i pokazały to doświadczenia Londynu, że da się. Jeśli chce się, jeśli jest przygotowany plan, program, to ten plan, program można zrealizować ale, w uh -huh. horyzoncie nawet krótszym niż 10 lat. Natomiast to, co chciałem zaznaczyć, rzeczywiście to jest bardzo dobry przejaw współpracy, ale właśnie aktywistów i pana pełnomocnika ministra Woźnego, dlatego że polski alarm smogowy, w ogóle ruch antysmogowy od Naprawdę kilku lat postulował, czy, czy na pewno od początku uruchomienia programu Czyste Powietrze postulował, żeby udrożnić i przyspieszyć i dawał rozwiązania. Dobrze, ale że też są apelował, osoby, też apelował. Przypomnę tutaj, ale też apelował o tym, abyśmy w ogóle poziom smogu mierzyli bardziej cywilizowanymi metodami i bardziej takimi oddającymi stan rzeczy faktyczny. To też uległo zmianie. Tak, uległo zmianie i w końcu po, po latach obniżono progi informowania i alarmowania mieszkańców o fatalnym stanie jakości powietrza w Polsce. Niestety w dalszym ciągu mamy bardzo liberalne przepisy i ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy w Paryżu ogłasza się alarm smogowy, w wielu miastach, miasteczkach w Polsce dalej wskaźniki świecą się na zielono. I z tym naprawdę trzeba coś zrobić, bo Polacy wcale nie mają żelaznych płuc i Polacy umierają z powodu dlaczego smogu. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ my dotykamy kwestii bardzo ważnej, a mianowicie kwestii świadomości. To jednak, no my Polacy palimy w tych piecach, czasami wrzucamy do tych piecy naprawdę nie to, co w piecu powinno się znaleźć. Zatem pytanie, co jeszcze można zrobić w kwestii świadomości, bo My często też wspominaliśmy i w, czasy, w czasie dzisiejszej audycji, że tam złożono tyle a tyle wniosków, że tyle a tyle zaakceptowano. No, ale gdyby ta świadomość była inna, to pewnie też i tych wniosków złożono by więcej. Proszę bardzo, pan Patryk Białos. Ja myślę, że potrzeba tutaj dwóch rzeczy. Przede wszystkim trzeba z informacją i z tym... I druga rzecz, z tym kagankiem oświaty dotrzeć naprawdę pod strzechy. Wiele osób dzisiaj nawet nie wie o tym, że istnieje program Czyste Powietrze, że z tego programu można skorzystać, że istnieją również inne programy i inne możliwości, które są. I wbrew pozorom, dzisiaj jest bardzo wiele pieniędzy na rynku, nie tylko publicznym, ale również prywatnym, do tego, żeby ze smogiem wygrać. Panie Zgadzam się. Tutaj, y, panie redaktorze, przemiany w świadomości społecznej są kluczem. do, bo Przecież no, trudno jest jakiekolwiek pieniądze wtłoczyć komuś, kto, kto tak de facto tych pieniędzy nie chce. Nie czuje tej potrzeby. Musi być przede wszystkim wala właścicieli do wymiany tych instalacji grzewczych. A w bardzo wielu przypadkach no, sama ilość tych właśnie wniosków, które są składane, wskazuje na to, że... Klucz do przyspieszenia to nawet może nie są te ograniczenia po stronie tych pieniędzy, ale głównym ograniczeniem może być poziom świadomości społecznej. No przecież hmm, to naprawdę niekiedy zdarza nam się przechodzić koło różnego rodzaju prywatnych kominów i nie trzeba naprawdę specjalistycznych instalacji pomiarowych, żeby móc sobie wyobrazić, co jest spalane w tych instalacjach. Proszę Państwa, y, mówimy o świadomości, mówimy o programie Czyste Powietrze, który z pełnym szacunkiem oczywiście dla tych słów, ale adresowany jest głównie do powiedziałbym Polski Powiatowej, ale tak mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast my w naszym regionie mamy poważne problemy w dużych miastach. Jednym z istotnych problemów jest to, mam nadzieję, że się mylę, ale jednym z istotnych problemów jest to, że na razie nie ma jeszcze jakiegoś programu czy kompleksowego zestawu działań, które są kierowane właśnie dla miast. W miast... Jest bardzo dużo tak zwanej substancji mieszkaniowej, która nie jest podłączona do sieci ciepłowniczych, gdzie nadal funkcjonują piece, w których również pali się byle czym. Czy to nie jest to ogniwo, którego nam jednak mimo wszystko nadal brakuje? Nie, wbrew pozorom nie brakuje. Mhm. E, dlatego, że zgadzam się z diagnozą pana redaktora, że głównym problemem województwa śląskiego są wielorodzinne budynki mieszkalne, czyli tak zwane kamienice. Po naszemu familoki. No, bądź bloki. No, bloki powiedzmy z wczesnych lat 60. -tych też często nie są podłączone do sieci. A z drugiej strony, to właśnie w miastach jest w miarę dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza. Czyli, z jednej strony mamy możliwość nowoczesnego, w miarę bezemisyjnego źródła ciepła, z drugiej strony mamy substancję, którą można podłączyć do tego. I wbrew pozorom, jest instrument finansowy, który, który działa, i to jest też przygotowane przez pana ministra Piotra Woźnego we współpracy z aktywistami, bo pamiętam takie spotkanie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć u pana wojewody Jarosława Wieczorka, gdzie my, strona społeczna, przekonywaliśmy administrację rządową do tego, żeby uruchomić tak zwane działanie 1.7 z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. I rzeczywiście, w wyniku tego dialogu, ten program został uruchomiony. Natomiast problem polega na tym, że niestety albo wiele gmin, wiele miast nie wiedziało o tym programie, albo specjalnie nie sięgnęło. Tam są dedykowane pieniądze na podłączanie budynków komunalnych również. Wielorodzinnych. Ale bardzo często mówi się, przepraszam panie radny, za chwilę oddamy panu głos, ale często też mówi się tak, że są na przykład wspólnoty. Wspólnoty są niechętne, ponieważ jednak mimo wszystko koszt centralnego ogrzewania dla indywidualnego odbiorcy, no też jest jakiś, może być dla kogoś istotny, prawda? I znowu odwołam się do przykładów, mhm. że da się, kiedy chce się. Wystarczy powołać się na przykład Krakowa. Takiego lidera w walce o czyste powietrze. Otóż w Krakowie od wielu lat jest wdrażany taki program osłonowy dla mieszkańców. Czyli, po pierwsze, jeśli zdecydowałeś się na wymianę źródła ciepła i twoje rachunki wzrosły. To miasto tym najuboższym dopłaca różnicę w tych rachunkach. To jest kwestra dobrej woli, bo, tak jak powiedziałem, pieniądze na rynku są w tym zakresie. Panie Radny, Panie Redaktorze, no cóż, może, może nie tyle sprostować, co uzupełnić wypowiedź mojego przedmówcy, bo jeśli właśnie chodzi o to działanie 1.7, jak najbardziej się zgadzam, to potem, że pieniądze z, z Funduszu Spójności na rzecz subregionu centralnego GOP, czyli tutaj naszych miast centralnych. To ja bodajże w 2016 roku, jeszcze za, za czasów y, poprzedniego zarządu Wojewódzkiego Funduszu, y, skierowałem właśnie interpelację w tej sprawie. Y, przerażony stanem y, wykorzystania środków, a był z tego okrągły miliard złotych, tam był do wzięcia na tego typu działania, właśnie polegające na, na przyłączeniu. Y, obiektów do istniejących obiektów do sieci ciepłowniczych i już wtedy wskazywałem, że brakuje pieniędzy na wymianę tych instalacji wewnętrznych, bo to zostało niestety za poprzedniej władzy nie należycie skoordynowane, stąd stopień wykorzystania tych pieniędzy z tego działania 1.7 jest na dzień dzisiejszy jaki jest. I prawdę mówiąc, no budzi to moje głębokie zmartwienie, że, że, że wykorzystaliśmy to w tak małym stopniu, ale to jest również skutek wcześniejszych i przede wszystkim podejścia do tematów tzw. Tak ZIT-ów, bo tam w ramach tamtych pieniędzy, w ramach Regionalnego y, y, Funduszu Operacyjnego, y, miały być, y, tam miały być pieniądze na wymianę. I na Montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, no Ale to właśnie co, problemem jest tych... finansowanie tych instalacji wewnętrznych, czy koszt funkcjonowania? Tak, to są potworne pieniądze, instalacji. panie redaktorze. No ja nie twierdzę, że jednak... to jest tanie, no ale. Znaczy, Gdzieś ja tutaj... jest problem. Tak? Tu się, to znaczy... tu się mhm. nie mogę zgodzić, dlatego, że wbrew pozorom to wcale nie są takie duże koszty. I wbrew pozorom, właśnie w miastach nie jest trudno podłączyć kamienicę do sieci ciepłowniczej, bo bardzo często sieć ciepłownicza biegnie w osi drogi. Wystarczy podpiąć tylko kamienicę do tego i przeprowadzić instalacje wewnętrzne, które wbrew pozorom wcale nie są takie drogie. Problem polega na ja tym. To jest rzędu ale 10 sekundy, tysięcy sekundy. na mieszkanie Aha. porównywalne do za wymienione kotła? Yy, jasne. Y, tu możemy dyskutować na, temia, na, na temat ceny. Moje zdanie w tym zakresie jest troszeczkę inne. Natomiast y, jak gdyby chcę powiedzieć o tym, że y, y, wszędzie tam, gdzie jest aktywność, wszędzie tam, gdzie gmina chce być liderem w walce o czyste powietrze, wszędzie tam, gdzie miasto chce podłączyć jak największą ilość swoich budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, tam może. Y, tam. Był instrument finansowy, i ten instrument finansowy dalej jest. Wystarczy ten kupon wypełnić, żeby pieniądze trafiły na rachunek miasta. Ale proszę Państwa, bo już powoli, czy za chwilę będziemy musieli kończyć nasze spotkanie, ale niestety obawiałem się, że właśnie wniosek, najważniejszy wniosek z naszego spotkania będzie właśnie taki trudny do zniesienia. A więc tak, my z jednej strony musimy powiedzieć, że. Przydałaby się większa aktywność tych, którzy mieszkają powiedzmy na swoich posesjach i żeby więcej trochę pukali, czy starali się o pieniądze w ramach programu Czyste Powietrze, to jest raz. A dwa, przydałaby się większa aktywność zarówno miast, jak i różnego rodzaju wspólnot, czy y, innych organizacji, które administrują y, mieszkaniami, czy obiektami wielomieszkaniowymi po to, żeby je przyłączać do sieci. Czyli zatem no, tak naprawdę brakuje aktywności, tak? Dokładnie tak, ale to odpowiadam tak jak aktywista. Ee, instrumenty, wiele instrumentów dzisiaj jest. Jeśli rzeczywiście ochrona powietrza jest dla nas priorytetem, jest rzeczywiście dla nas sprawą życia i śmierci, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań i wysilić się, żeby poprawić jakość powietrza. Ale ten wysiłek jest potrzebny. U wszystkich, bo to jest nasza wspólna sprawa. Czyste powietrze to jest sprawa naszych dzieci i wnuków. Panie radny. Dokładnie, no cóż, dokładnie trzeba się zgodzić z takim podejściem, tylko to podejście właśnie, i tu jest rola szeroka aktywistów Wojewódzkiego Funduszu Gmin nas wszystkich, żeby żeby to właśnie uzmysłowić ludziom, że, że to jest kwestia zdrowia nie, nie tylko Ciebie i Twojego sąsiada, ale Twoich dzieci i, i, i nas wszystkich. Ja myślę zresztą pewne nadzieje pokładałbym w tej tak zwanej uchwale antysmogowej, bo co prawda yy, no ona, ona yy, od razu sama z siebie, tak jak zawsze to powtarzałem, nie, nie zmieni stanu powietrza. Ale jednak z biegiem lat tam jest wpisana ścieżka czasowa, gdzie mam nadzieję, że od 22 roku z, z uwagi na wchodzące. Zakazy zgodnie z tym harmonogramem nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na wykorzystanie dostępnych, jak widać, funduszy. Jeszcze pan Patryk. Tak, ja chciałem uzupełnić, że oczywiście uchwała antysmogowa jest dużym krokiem do przodu, natomiast uchwała antysmogowa rzeczywiście nie rozwiąże za nas sama automatycznie problemu fatalnej jakości powietrza w regionie. Ja powiem więcej, tę uchwałę antysmogową nawet trzeba zaostrzyć. Kraków pokazał. Zakaz spalania paliw stałych poprawia jakość powietrza radykalnie. Dlatego od dawna aktywiści antysmogowi postulowali większą radykalność i większą ambicję w realizacji tej uchwały. I mam nadzieję, że to się uda, że już do tego dojrzeliśmy. Proszę Państwa, będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać o tym, żeby uchwałę antysmogową, którą mamy w naszym regionie, żeby ją, no powiedzmy, zaostrzyć. Albo unowocześnić. Natomiast dzisiaj kończymy nasze spotkanie no, dosyć smutną konstatacją, że powietrze samo się nie zrobi czyste. Po prostu namawiamy do większej aktywności, zarówno te osoby, które mają u siebie jakiś kocioł, piec i tak dalej, ale też namawiamy do większej aktywności zarówno gminy, jak i właścicieli różnego rodzaju obiektów. I chyba to będzie najbardziej właściwe zakończenie dzisiejszego spotkania. A państwa i moimi gośćmi byli pan radny Zbigniew Przedpełski, Prawo i Sprawiedliwość radny Sejming województwa śląskiego dziękuję panu bardzo Dziękuję bardzo apeluję o aktywność oraz pan radny Patryk Biała z koalicja obywatelska aktywista antysmogowy bardzo dziękuję Bardzo dziękuję dziękuję